Kolejna emocjonująca noc w NBA. Po kilku dniach zmagań poznaliśmy ostatecznie pary finałów konferencji zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. O dwóch meczach z poprzedniej nocy oraz o krótkich zapowiedziach dotyczących finałów konferencji porozmawiałem sobie w dzisiejszym trzecim już z rzędu Coast to Coast, na który zapraszam Karol Milcarz i Piotrek Zarychta. Piotrek, czy mogłeś się spodziewać, że tej nocy zarówno w Waszyngtonie, jak i szczególnie w Los Angeles to wszystko, ta druga runda się zakończy, bo to chyba było troszeczkę niespodziewane. Powiem Ci szczerze, że scenariusz w Waszyngtonie był dla mnie bardzo prawdopodobny, patrząc na to, jak obie drużyny grają na wyjazdach, a jak grają u siebie w tych playoffach, to podejrzewałem, że tak będzie, tym bardziej, że Pacers są bardziej doświadczeni, a Wizards grają bardzo falami w tych playoffach i póki im idzie, to wygrywają, ale jako, że tutaj od początku dostali takiego zdrowego gonga, to sobie już później nie poradzili. Natomiast bardziej mnie zaskoczyło spotkanie w Los Angeles, gdzie Clippersi kontrolowali bardzo długo przebieg spotkania, cały czas byli na tym paropunktowym prowadzeniu, a później nagle włączył się Kevin Durant, no i pozamiatał. Tak, dokładnie. Szczerze można by tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą pierwszą serię na wschodzie, to gra na wyjazdach, szczególnie Waszyngtonu, to było coś takiego jak przewaga serwisu Agnieszki Radwańskiej. To niekoniecznie jest przewaga. Jeżeli ktoś ogląda, to wie, o co chodzi, szczególnie jeżeli chodzi o drugi serwis i Washington. Nie wiem, co wyglądało gorzej. Czy gra Waszyngtonu w tym spotkaniu, czy ja nie wiem, jak to ująć, nastawienie na trybunach, bo to po prostu to była klapa totalna. Można rozumieć to, że w czasie meczu im nie idzie i wiadomo, jacy są kibice na halach w NBA, ale jeżeli od pierwszego rzutu sędziowskiego jest cisza, jest atmosfera preseason, to nie może dobrze wpłynąć na drużynę. No i Washington nie wszedł dobrze w ten mecz. Przegrywali 29-23 po pierwszej kwarcie, dając bardzo dużo łatwych rzutów spod kosza, z pół dystansu Indianie Pacers. I od początku dało się wyczuć, że to nie będzie dobry mecz dla Waszyngtonu. Cztery mecze w tych playoffach u siebie i tylko 1-3. Na pewno nie jest to zadowalające. A jak Ci się podobał Marcin Gortat po tym fenomenalnym meczu numer 5, po 31 punktach? Dzisiaj, wczoraj właściwie też się starał, ale chyba to nie było to. Czy za mało do niego grali, tak myślisz, czy jednak... Mi się wydaje, że Gortat zagrał bardzo solidne spotkanie, bo powiedzmy sobie szczerze, ten występ z meczu numer 5 to jest odstępstwo od reguły, tak? Wydaje mi się, że Gortat wrócił tym meczem na swój normalny wysoki poziom, bo 19 punktów to jest zdecydowanie powyżej jego średniej. Był aktywny w ataku, jak dostawał piłkę. Nie był aż tak bardzo aktywny na tablicach, jak w poprzednim meczu. Tutaj widać było jakieś, tak jakby powietrze z niego zeszło trochę, bo nie było tego ataku tablicy, nie był w stanie przebić się przez zawodników też na własnej bronionej obręczy, pod własną obręczą też jakoś tak mocno nie zawalczył. No i stąd tylko te 6 zbiórek ponad 40 minut gry. No w ataku było ok, było naprawdę pozytywnie, jak dla mnie, no wiadomo, no taki mecz jak ten w starciu numer 5, to może się zdarzyć raz na całą karierę. No i chociaż to zapamiętamy, ten mecz numer 5, myślę, że będziemy długo pamiętać, a mi się wydaje, że mogli troszeczkę więcej do niego grać. No pierwsze dwie akcje, przynajmniej na samym początku, zagrali do Gortata, on tam zrobił ładny up and under, później w następnej akcji też taki, jak to się mówi, running hook trafił. Trochę szczęśliwie, ale wpadło. Później już troszeczkę przestali na niego grać. Gortat mógł trochę więcej zbiórek mieć, ale wiele razy było tak, że ktoś inny mu tam sprzed nosa z Waszyngtonu też zbierał, chociaż z Indiany też się zdarzało, że Mahimi go przeskoczył, nawet Hibbert zebrał przed nim. Natomiast to nie był główny problem Wizards. To jest dziwne, że wygrali 39 zbiórkami w meczu numer 5, a tutaj właściwie było na remis. Więc tutaj co to znaczy intensywność i chęć
grania. No jest chyba podstawowym, nie wiem czy się z tym zgodzi, podstawowym problemem Waszyngtonu w tym meczu, poza tym, że nie wiem, zgubili gdzieś energię, zostawili ją w Indianapolis, to była zła obrona. Szczególnie na Davidzie Westie w drugiej połowie Nene, przede wszystkim Nene, który miał minus 22 w tym spotkaniu. On grał po prostu katastrofalnie w obronie w tym meczu. Nie jest to dziwne, bo to jest Nene, No właśnie. ale w tych playoffach tak jakby się o tym zapomniało, bo on grał naprawdę nieźle. Natomiast David West rzucał z półdychy jak chciał. I to też jest pewna wina Nene, bo nie rotował. Nie rotował do pola George'a. Była taka jedna akcja, gdzie po prostu dał mu wejść pod kosz i proszę bardzo, wsadzaj sobie z góry. Więc ta obrona Wizards na pewno tutaj mocno, zbytnio nie przeszkadzała graczom Pacers. Nie, no to co Nene robił w obronie przy Davidzie Westie, to naprawdę jest. To jest poziom Kendricka Perkinsa w ataku w poprzednich playoffach. No, O, to już jest największa obelga chyba. więc nie, tutaj. Znaczy wiesz, ja się spodziewałem tego, że Nene jest aż tak słabym obrońcą. Natomiast jedna rzecz, która mnie zdziwiła, to to, że Randy Whitman nie dał nawet minuty Trevorowi Bookerowi. W ogóle w tej serii chyba nie Tak, on zagrał. w Czy ogóle zagrał był 8 w minut chyba w pierwszym pierwszym meczu chyba, meczu? tak. A Tak, później. tak. W drugim spotkaniu wystrzelił Drew Gooden i Gooden już później przejął minuty Bookera z ławki. No wiadomo, gdzieś tam doświadczenie i tak dalej, ale brakowało tutaj, widać było tej iskry. Gooden też fajnie walczy pod tablicami, tego mu nie można odmówić. Natomiast to jedna rzecz, którą jak słuchałem wypowiedzi Marcina Gortata tam na ich stronie oficjalnej po meczu, Gortat zwrócił uwagę na to, że to, czego jego zdaniem zabrakło drużynie, i nie tylko w tym spotkaniu, ale w całych playoffach, to fakt, że trzech zawodników doszło do nich w trakcie rozgrywek dosyć późno. To jest właśnie tak naprawdę, nie licząc Martella Webstera, cała ławka rezerwowych, która jest w rotacji, czyli Al Harrington, Drew Gooden i Andre Miller. Oni wszyscy dochodzili w okolicach, znaczy Harrington był przed sezonem, ale Gooden i Andre Miller dochodzili na początku tego roku kalendarzowego. No i nie było tego zgrania, oni nie potrafili tak dobrze rotować w defensywie. I dlatego też to mnie dziwi, że Booker nie dostał minut, bo on przecież był od początku z tą drużyną, był w poprzednich latach też w Waszyngtonie. No i ja pamiętam taki mecz, nie wiem z kim oni grali, on miał ponad 20 zbiórek w jednym ze spotkań, czy tam koło 20 zbiórek w jednym ze spotkań sezonu Tak. zasadniczego. I naprawdę tutaj mnie trochę zawiódł Randy Whitman, natomiast jak dla mnie największym przegranym po stronie Waszyngtonu tych playoffów jest Martell Webster. On zupełnie się On zagubił. tam, nie wiem, poniżej 15% chyba za 3. Tak, No, tak. kompletnie, nawet jak miał czyste pozycje, to nie wiem, co się z nim tak naprawdę stało. I rzeczywiście masz rację, ta ławka rezerwowych poza. Nie pamiętam, który to był mecz numer 2, czy jakoś tak, gdzie oni wyszli i zrobili różnicę, ale tak naprawdę ta ławka Wizards nie była niczym dobrym, poza Drew Goodenem, który zbierał piłki, bo ani Andre Miller, Harrington też nie za bardzo. Musieli grać startersi, to trochę przypominało Portland, tak? Tak, dokładnie to byś wiedział. Portland Wschodu. Na pewno wygranym tego meczu też jest w końcu. Po kilku meczach, paru meczach śpiączki, co najmniej Lance Stevenson, który rzucił 8-9 punktów w poprzednich dwóch spotkaniach, teraz w końcu wchodził pod kosz, miał chyba początek 5 na 6, spod samej obręczy, znęcał się nad Bradleyem Beal'em. To, co powinien robić, ma przewagę fizyczną nad prawie każdym przeciwko komu gra i potrafi robić popłoch, czy wejściami pod kosz i kończeniem akcji, czy wyjściami pod kosz i asystami, i Lance Stevenson zagrał mecz taki, jak w sezonie regularnym często miewał, czyli no nie był może tak blisko triple-double, ale 17 punktów, 8 asyst, 5 zbiórek przy tylko jednej stracie. To się nazywa efficient. Ale to jest podejrzewam, znaczy tak mi się wydaje, podobna, znaczy odwrotna rzecz, która spotkała jego a Washington Wizards, czyli im zabrakło energii, on przyszedł na ten mecz pełen energii. To widać było od tej pierwszej akcji, gdzie on chyba w pierwszej czy w drugiej akcji już zdobył punkty. Tak. Więc tu zdecydowanie duży plus dla nich. Natomiast jeszcze tak jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jeśli chodzi o ławkę Wizards. I to, dlaczego Andre Miller grał mało i może być naprawdę obciążeniem składu na kolejny sezon, to jak on wchodził na boisko i był jednocześnie CJ Watson, jak CJ Watson go mocno przyciskał w obronie albo próbował z nim grać na szybkości,
Andrzej Miller już nie nadąża. Więc Tak, tu będzie no i duży, niestety duży problem. on ma już swoje lata. No plusem dla Waszyngtonu jest to, że kontrakt Millera jest tylko gwarantowany w wysokości 2 milionów. No, pełna wartość to jest 4,5, 4,600. Gwarantowany jest tylko 2 miliony, mogą go waivować. I mają troszeczkę pod salary. Mają troszeczkę pieniędzy, więc mogą wydać. No i muszą liczyć na to, że obudzi się ich fenomenalny draft pick Otto Porter, który zagrał fenomenalne 37 sekund i airballa rzucił w tym spotkaniu za 3 z 3 tej pozycji Otto Porter de to musi facto. się wybrać na siłownię. To jest pierwsza rzecz. Bo on Tak. wygląda jak taki patyczak straszny. No właśnie, a poza tym miał problem z kontuzją. To jest kolejny przykład, że jak nie ma tego okresu przygotowawczego, to gra się słabo. No i zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Kontrakty kończą się Francuzowi Serafenowi, Bookerowi, Gortatowi, Arizie. Widzę. Miller ma niegwarantowany, więc to może być duże przetasowanie, ale no to tą podstawę mają. Wall, Bradley Beal i Nene mają kontrakty. I zobaczymy, jak będzie grał Nene w przyszłym sezonie za 13 milionów dolarów. Ale tak już chyba zamykając kwestię Waszyngtonu, Indiana grała jak grała, ale doszła do finałów konferencji i mając na uwadze, jak to wyglądało, jak widzisz ich tak wstępnie szanse w potyczce z Heat już od niedzieli? Znaczy, to jest bardzo ciężko, bo Pacers są cholernie niewygodną drużyną i nie wiadomo, którą ich wersję zobaczymy. Tak jak sobie rozłożyłem na części gdzieś tam pierwsze, te wszystkie spotkania, które zostały zagrane w tej serii z Waszyngtonem, to praktycznie w każdym meczu kto inny był tym kluczem do zwycięstwa. W drugim spotkaniu to był Roy Hibbert, jak rzucił 28. W trzecim spotkaniu to była defensywa, jak dali rzucić Waszyngtonowi niecałe 70. Później w kolejnym spotkaniu Paul George i te 7 trójek. No i teraz David West. Także tu każdy zawodnik z tej piątki jest w stanie dać im to bardzo dużo. Czy to wystarczy na Miami? No ja obstawiam, że nie. Ja obstawiam, że Miami wygra tą serię. Ale co do Indiany, to jest tak dziwny zespół, że no, ja nie jestem w stanie niczego zawyrokować. Zresztą samo to, co powiedział po trzecim spotkaniu David West, przepraszam, jak oni stracili 67 punktów, to powiedział: słuchajcie, nam nie zależy na tym, żeby ludzie nas oglądali. My możemy grać najbrzydszą koszykówkę, ale żebyśmy wygrali na koniec dnia. I tak oni będą grali przeciwko Miami, więc to wcale nie będą ładne pojedynki, mogą być nawet brzydsze niż rok temu. Dokładnie. I tak tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o ostatnie 14 meczów między Miami i Indianą jest 7-7 i różnice są naprawdę niewielkie. Więc tutaj wszystko się może zdarzyć, tym bardziej, że Miami nie jest w takiej super formie, jakby się mogło wydawać. I zobaczymy, czy są w stanie tą przerzutkę o jedną wyżej, jak to Miami co roku w playoffach, w finałach konferencji, w finałach NBA robi. Dla Miami kluczem będzie chyba, żeby tacy ludzie jak Ray Allen, jak Shane Battier, jak Chris Bosh trafiali trójki, bo to będzie dodatkowa motywacja dla Pacers, będą mieli więcej energii. Nie wierzę, żeby zagrali więcej niż jeden, dwa mecze, takie stinkery, takie jak z Atlantą, takie jak z Waszyngtonem, mecz numer jeden, gdzie kompletnie ich nie było. Myślę, że samo to, że teraz oni są underdogiem pierwszy raz, no niewątpliwie są, pomimo że są jedynką, no bądźmy szczerzy, że faworytem są Miami, to może im dać takiego kopa i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oby ta seria była jak najdłuższa. Ja tu typował nie będę, bo moje typy są z rundy na rundy coraz gorsze, więc mam coraz mniej szans, żeby jakąkolwiek serię trafić. Ale już jak skończyliśmy mówienie o Indianie, o Miami, o Waszyngtonie, to się przenieśmy na zachód, gdzie był większy szok. Mówiłeś, Piotrek, wczoraj, że Clippers będą delikatnie mówiąc zdenerwowani i wejdą ostro w mecz i powinni pokonać Oklahomę. Tak się nie stało, chociaż jak widzieliśmy tej nocy, bardzo dobrze ten mecz zaczęli, szczególnie Blake Griffin. No właśnie, bardzo długo się fajnie trzymali, grali bardzo rozważnie.
I tak naprawdę tam nie było jakiegoś załamania po ich stronie, że tylko nagle zaczął trafiać Kevin Durant. On zaczął chyba 0 na 5 z gry, Tak, potem 1 na 7 potem 1 na i 7 i nagle tak jak Krzysiek napisał w swojej relacji, back to back to back trójki i 9-0 w 40 sekund, nie? tak. Sam jeden zrobił 9-0 Clippersom, no to... Te serie punktowe w tej serii to naprawdę są niesamowite. Tak. 9-0 w jedną stronę, 9-0 w drugą stronę. Aż o dziwo, że ten mecz nie zakończył się jakąś wielką serią, bo Clippers, że Thunder odskoczyli na kilka minut przed końcem czwartej Tam koło dychy kwarty. było. Koło No 10 właśnie. różnicy, no. Tak, i już w tych ostatnich dwóch, trzech minutach już nic wielkiego się nie działo. Zeszli do 6 punktów, ale Redick nie trafił floatera. Zresztą Redick nie trafił sporej ilości rzutów, chociaż może statystyki tego nie pokazują, ale szczególnie w końcówce. To, co na początku mogło się podobać, to jest agresja Blake'a Griffina i granie pick and rolli między Chrisem Paulem, Blake'em Griffinem. Świetnie ruszali piłką. W pierwszej już kwarcie mieli 11 asyst. Gracze Clippers, w tym 5 miał Chris Paul i to mogło się podobać. Ale nie było. Grali nierówno i pomimo tego, że przecież Westbrook nie grał tyle czasu z faulami, miał problemy, to jednak Clippersi nie potrafili odskoczyć. No i ta słaba skuteczność za 3 troszeczkę ich dopadła, bo jednak 28% w zamykającym meczu to jest troszeczkę za mało. Ale to nie był tylko ten jeden mecz, bo oni ogólnie jakoś tak Tak. przeciętnie, jak na siebie, rzucali te trójki. To jest coś, nad czym oni muszą popracować, muszą jeszcze bardziej wzmocnić ten obwód. Może powinni, nie wiem, coś zrobić, żeby Jared Dudley wrócił do formy takiej, że on będzie mógł grać normalnie, bo brakuje tych trójek. Jamal Crawford dzisiaj grał bardzo krótko, jak na niego. JJ Redick też jakoś tak niespecjalnie. Matt Barnes to w ogóle ci pudłował wszystko, co się dało. Miał chyba 1 na 6 za 3, jak Tak, dobrze tak. pamiętam. Także gdzieś tam tych trójek zabrakło. No i Blake Griffin jest jak najbardziej dobrym zawodnikiem. Świetnie sobie radził do pewnego momentu, ale później też zniknął. W Też, czwartej kwarcie nie też. było jego punktów, tak? No. Tak, i to, co robił w poprzednim meczu, że często miał te rzuty z półdychy i oddawał piłę. No. Zdarzyło mi się to w poprzednim meczu, w tym meczu też takie sytuacje widziałem. Blake Griffin trafia te rzuty. Cały Jesteś sezon je liderem trafiał. drużyny, Dokładnie, cały tak. sezon trafiał te Jesteś rzuty. liderem, poprawiłeś się, masz dobrą pozycję, to prawdopodobnie jest najlepszy rzut, jaki w tej akcji będziecie mieć. A Blake Griffin niestety oddawał, ale on i tak zagrał świetny mecz i myślę, że teraz, uwaga, ja to mówię, oberwie się mojemu pupilowi, DeAndre, bo DeAndre był w tej serii niewidoczny. DeAndre był w Kompletnie tej nieźle. serii kompletnie niewidoczny. To, co rzucało się w oczy, to brak bloków. Brak bloków DeAndre, który blokował wszystko, co się da właściwie przez cały sezon. A tutaj, w tej serii zaliczył, jeżeli się nie mylę, 4 mecze bez bloku. 4 mecze bez bloku DeAndre No to Jordana. No i to fatalnie. jednak no, źle się odbiło na ostatecznym wyniku. No i cóż, Chris Paul znowu nie wchodzi do finału konferencji. I to, czy to się odbije na jego reputacji? No, można zacząć gdybać, bo jednak okazję miał do tego, To jest żeby jedyna zajść rzecz, do. w której Deron Williams jest od niego lepszy. Bo on Tak. kiedyś z Utah Jazz był w finale konferencji z Lakersami. Tak, a Chris Paul niestety nie był i znowu w tej czwartej kwarcie, mimo że Jamal Crawford nie grał za dużo, to jednak jak grał, to grał znowu słabo. Na początku czwartej kwarty nie trafił paru rzutów. I to też pozwoliło trochę uciec. Ale już nie mówiąc o Clippersach, Thunder tracą Serge'a Ibaka, o tym będzie jeszcze na chwilę wspomnimy. Steven Adams i Nick Collison. Fenomenalna rola tych graczy w tym spotkaniu. Nowozelandczyk,
który, no ja już się cieszę na matchup z Timem Duncanem jego. 11 zbiórek, 10 punktów w rekordowe 30, prawie 40 minut na parkiecie. I Nick Collison, który oczywiście miał znowu, no przepraszam, Steven Adams miał jeszcze lepszy plus minus, plus 17, Nick Collison plus 16, ale robili fenomenalną pracę. Adams, jeżeli chodzi o zbiórki, a Nick Collison chociażby, jeżeli chodzi o cokolwiek robienie na boisku, bo on robi wszystko po prostu dobrze. I weź sobie teraz, jakbyś połączył tak warunki fizyczne i możliwości atletyczne Adamsa z inteligencją Collisona. To by było niesamowite. No i Steven Adams ma okazję się jeszcze rozwinąć. Ma 20 lat. To jest debiutant, to jest. Nie, mnie po prostu rozwala to, jak ten chłopak jest silny. Bo tam O, to jest naprzeciwko niesamowite. niego wychodzi Blake Griffin, luzik, nie ma problemu. Dajcie kogoś jeszcze silniejszego, tak? On się nie boi nikogo. No i bardzo dobrze, no to jest, wiesz, chłopak z Nowej Zelandii. Ja bym się nie dziwił, gdyby on nauczył Thunderów w pewnym momencie haki. I oni by hakę na środku boiska przed meczami odtańczyli jak zawodnicy rugby Tak. Nowej Zelandii. Tak, i on zresztą. Tak. Gość jest świetny. Ja strasznie mu kibicuję. Ja lubię takich zawodników w ogóle, bo nie licząc gdzieś tam Jordana za młodu, to ja zawsze się fascynowałem grą takich zawodników jak Dennis Rodman, Antony Mason, Charles Oakley, tacy typowi wyrobnicy podkoszowi, siłowo grający i dlatego właśnie ten Adams mi się taki, jego gra podoba. Fajnie, że mają ten upgrade nad Kendricka Perkinsa w jego osobie. Tak, i może to mówimy o Scottie Brooksie, ale może to spotkanie pokaże mu, że Adams powinien grać no, 3 razy więcej niż Perkins. Niech Perkins sobie zaczyna, ale jednak w meczapie z San Antonio myślę, że Adams będzie zdecydowanie bardziej przydatny, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Oczywiście może być problem z faulami, ale był wywiad z Adamsem w trakcie. Gdzie on mówił, że no jak wszyscy już wiedzą, że jest jednym z 18 dzieci, on był takim rookie przez 18 lat swojego życia, że tam troszeczkę dostał po głowie od swojego rodzeństwa, no i to go może nauczyło. A matchup z Timem Duncanem, dwóch chyba najbardziej graczy, którzy mają wszystkie zaczepki w dupie. Nikt nie ma tych zaczepek w dupie tak bardzo jak Tim Duncan i tak bardzo jak Steven Adams, po prostu. Twarz niezmieniona, ich pojedynki będą naprawdę chyba bardzo ciekawe i oby ich było jak najwięcej w tej serii. Tak, to może być naprawdę fajna historia. No, wydaje mi się, że jednak Perkins dostanie. Brooks będzie oparty. On się będzie trzymał tego Perkinsa, przynajmniej na początku. I może się zdarzyć tak, że ja bym się nie zdziwił, żeby Perkins dostawał nawet pod 30 minut. Szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład Ibaka miałby być wyłączony. No właśnie, to jest I to. wtedy jak najbardziej Perkins może pozostać w grze. Co jest o tyle niedobre, że no San Antonio bardzo mocno będzie grało na podaniu, żeby ruszać tą obronę Oklahomy, żeby tego Perkinsa jak najbardziej, właśnie jak najszybciej zgubić, bo wiemy, że jedyne to, w czym Perkins jest najlepszy w obronie, to bronienie sytuacji post-up. I jeżeli tam dostanie piłkę Duncan, to Perkins sobie najprędzej poradzi właśnie z Duncanem grającym tyłem do kosza. I na Tylko pewno. wtedy. Tylko i wyłącznie wtedy. I Spurs na pewno będą chcieli jak najbardziej uruchomić swoją ofensywę poprzez podania, poprzez wjazdy i odegrania na obwód. Także tutaj wtedy Perkinsa najłatwiej będzie im zgubić, Tak, więc duże no, minuty dokładnie. powinien dostawać Nick Collison szczególnie. Tak, no w końcu może jest szansa, żeby Nick Collison, który ma najlepszy plus minus i zawsze robi coś świetnego na boisku, żeby zagrał więcej minut, bo gra tych minut. Bardzo niewiele. Nawet dzisiaj zagrał 17, wydawałoby się, że więcej, ale To zagrał był w ogóle w pierwszej 17. połowie nie wszedł na boisko. Dokładnie, więc musiał w drugiej połowie wszystko nadrabiać. To będzie trudna seria dla Oklahoma, trudna seria dla Perkinsa, bo Tim Duncan już nie dostaje zbyt często piłki na post-up i nie jest z tego skuteczny, więc raczej Timmy operuje na pół dystansie i myślę, że raczej będą od tego uciekać. Kilka razy się to zdarza, ale to już nie te lata dla Tima Duncana. Nie mamy Clippersów. O nich pewnie będzie okazja jeszcze w off-season
porozmawiać o raz. całym teatrze z Donaldem Sterlingiem i różnych tego typu historiach, które miejmy nadzieję, że nam nie zepsują tylko off-season i przyszłego sezonu, aby żadnego bojkotu ani nic takich dziwnych rzeczy nie było. Finał konferencji taki jak 2 lata temu, San Antonio kontra Oklahoma City. Czy jak bardzo myślisz, kontuzje Parker i Baka będą wpływały na tą serię, która rozpocznie się już w nocy z poniedziałku na wtorek? Jeżeli mieliby obaj nie grać, to wydaje mi się, że większą stratą będzie ta dla San Antonio. No bo Parker to jest motor napędowy Spurs. Na szczęście on ma tam, jego status jest jako day to day, czyli on może już zagrać od pierwszego spotkania w poniedziałek. On podkreślał, że to jest naciągnięcie stopnia pierwszego, a naciągnięcie stopnia drugiego, czyli poważniejsze, miał w finałach NBA w zeszłym roku i grał, więc mówię, że będzie okej. Okay, to jest taki etap rozgrywek, że nawet często z jakimiś ciężkimi urazami się występuje na boisku, tak? Pamiętam, jak Jamir Nelson po paru miesiącach kontuzji wrócił nagle na finały z Orlando Magic. Ale to nie było dobre. Nie było dobre, ale to pokazuje, wręcz, że to jak są najważniejsze mecze w sezonie, to się nie odpuszcza, nie? I się gra. Natomiast co do Ibaki, ja tutaj powiem szczerze, nie zdążyłem nawet spojrzeć, czy tam są już jakieś wyniki jego badań. Nie ma właśnie, nic na razie no nie właśnie, wiadomo. Więc wydaje mi się, że tutaj gdyby Ibaki nie było, a jego minuty dostaliby Nick Collison i Steven Adams, to o ile w ataku to będzie duży problem, bo Ibaka i trójkę rzuci i bardzo dobrze gra z pół dystansu, to jedna rzecz, której mi właśnie brakuje w tych playoffach, to czym Thunder bili przeciwników, jak Westbrook był kontuzjowany, czyli te pick and popy Duranta z Ibaką. Z Ibaką, tak. Oni tam świetnie grali na tym prawym łokciu i Ibaka dostawał piłkę 5 metrów od kosza i dziurawił co chwilę piłką kosz, także tego mi gdzieś tam brakuje i jeżeli on nie będzie mógł grać, to w ataku bardziej ucierpił niż w obronie, bo mimo, że Ibaka ma tyle tych bloków, jest jednym z najlepszych w lidze, to dla mnie on za często skacze. Za często daje się nabrać na cały czas. To i póki on tego nie wyeliminuje, to nie będzie nigdy, jak dla mnie przynajmniej, w tej top 3, top 5 defensorów. Tak, no i statystyki pokazują, że z niej na boisku tracą więcej niż bez niego, chociaż one nie są miarodajne, bo jednak Ibaka gra duże minuty. Ale jeżeli chodzi o plus minus w tych zaawansowanych statystykach, jest drugi w drużynie, tylko za Russellem Westbrookiem, więc tu będzie moim zdaniem dużo zależało od tego, czy jak bardzo uparty będzie coach Brooks, bo jeżeli Scott Brooks będzie uparty i grał Perkinsem te 30 minut, jak mówisz, a zabierał czas Adamsowi i Collisonowi, szczególnie Collisonowi, bo on lubi zabierać mu czas, to według mnie będzie duży problem dla Oklahomy, bo jednak wpływa na trochę rzutów Ibaka i w ataku troszeczkę będzie lepiej San Antonio się w obronie ustawić. Collison ma pewne umiejętności Ibaki w ataku, bo potrafi rzucić z półdychy i potrafi rzucić ze trzy. Wczoraj trafił trójkę, chociaż rzadko rzuca. I oj, wczoraj miał fenomenalną asystę, takie dotknięcie kozłem do Stevena Adamsa. Tak. Zagranie very, very solid, to właściwie w top 10 tak naprawdę, bo to była niesamowita akcja Westbrook, Collison i Adams. I w ogóle ja to zawsze kojarzę, oni bardzo często grają taki out z linii bocznej, piłka idzie właśnie do Collisona, jak on jest tyłem do kosza, on się odwraca i w tym momencie po linii końcowej przebiega Kevin Durant i ścina za plecy obrońcy, jest podanie zazwyczaj jest kozłem, podanie. Tak, i Durant kończy sam na sam z koszem. I to jest zawsze to. Widzimy Nicka Collisona grającego, się dziwimy, dlaczego on gra takie małe minuty i ja do tej pory tego nie wiem. Więc teraz będzie okazja, żeby się przekonać. Ja liczę na to, że jeżeli na razie się wydaje, że to Tony Parker ma lżejszą kontuzję. O Ibace nic nie wiemy. Zszedł i tak naprawdę z łydką to nie wiadomo, jak to będzie. I myślę, że Spurs grają systemem takim samym, czy Parker gra, czy nie, tylko że można to zdanie powiedzieć o sezonie regularnym, czy o playoffach, to już troszeczkę inaczej wygląda, ile ciężaru są w stanie udźwignąć Patty Mills i Corey Joseph, bo to do nich będzie należało. Obawa dla Parkera jest jedna, on będzie musiał się borykać pewnie nie cały czas, bo Greg Popovich jest bardziej inteligentny niż Scott Brooks i nie będzie go wystawiał na Westbrooku, ale pewnie się spotkają.
i Na będzie pewno się musiał biegać, spotkają, tak. na pewno się spotkają i te łydki mogą ucierpieć. Więc tak wracając jeszcze, kogo byś typował tak na teraz i w ilu meczach, jeżeli jesteś w stanie tak zgadnąć albo nie wiem. Ja tutaj, podobnie jak miałem w serii z Thunder kontra Grizzlies, dla mnie najważniejsze jest to, żeby było 7 spotkań, bo to są chyba dwie najfajniej w tym momencie grające drużyny konferencji zachodniej, dwie zupełnie różne drużyny konferencji zachodniej, bo Spurs to jest kwintesencja zespołowości, a z kolei Thunder to jest właśnie ta gra indywidualna, to są te popisy strzeleckie Duranta, popisy atletyczne Westbrooka. I właśnie te przeciwności powodują, że to się tak fajnie, ciekawie ogląda. Dlatego ja bym chciał, żeby było 7 spotkań. I chyba chciałbym, żeby w tym sezonie to Thunder wrócili do finałów. I żebyśmy mieli ten pojedynek dwóch MVP, dwóch najlepszych graczy ligi o mistrzostwo. Ale zanim do tego dojdzie, to dla mnie kluczem tej serii finałowej na zachodzie to będzie Kawhi Leonard. I to, w jaki sposób on będzie w stanie ograniczyć zdobycze Duranta w ataku. A potrafi to robić. Potrafi to robić z LeBronem, myślę, że będzie potrafił zrobić z Durantem, tym bardziej, że Kevin ma cały czas tendencję do gubienia piłki, nie chroni tak piłki dobrze jak chociażby LeBron, a w wybijaniu piłek Kawhi Leonard jest niesamowity. I powiem to samo co ty. Ja nie będę tutaj typował. Moje typy są absurdalnie złe. To typuj, Więc żeby się powiem. skończyło w 4 meczach. Nie. O, żeby tak kontynuować trend, tak? Nie. 7 meczów. Ale dla mnie, jak sobie przypomnimy to, co było 2 lata temu, tam San Antonio wygrali dwa pierwsze spotkania. I co się stało w meczu numer 3 i dalej, to jest agresja w obronie Thunder, którzy wypchnęli nieco San Antonio spod kosza, uniemożliwili im ruch piłki. Zaczęli piłki częściej przechwytywać, zaczęli bardziej naciskać na Parkera. A teraz, jeżeli Parker nie będzie w pełni zdrów albo nie będzie grał, to nacisk na Patryka Millsa, Danny'ego Greena, Corey'ego Josepha, Manu Ginobili'ego, który ma tendencję do strat, to może być killer dla San Antonio. Co warto jeszcze powiedzieć? W sezonie regularnym San Antonio przegrało wszystkie 4 mecze i to nie były mecze na dogrywki. To były mecze takie, nie wszystkie były nawet bliskie, więc to może być powód do obaw dla Spurs, ale zobaczymy, jak to będzie od poniedziałku, byle właśnie ta seria Byle trwała długo. jak. Tak, trwała jak najdłużej. Co do drugiej serii, to nie wiem, czy bym chciał, żeby trwała 7 meczów, ale też tutaj bym obstawiał, że będzie trochę meczów, ale bym obstawił. Tu bym obstawił jednak Miami, że w 6 lub 7 meczach się uporają, bo czy będą grali u siebie, czy w Indianie, to nawet może lepiej, bo Indiana też ma troszeczkę jak ten serwis Radwańskim, tą przewagę własnego parkietu. Więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nasze zapowiedzi krótkie. Może nam się uda zrobić jakiś podcast z zapowiedziami finałów konferencji, albo Tylko przynajmniej. od razu mówimy tym, którzy nas słuchają, jutro mamy wolne. Jutro jest dzień, kiedy się wreszcie możemy wyspać. Oj tak. Bo 48 godzin bez NBA to jest. Ja nie pamiętam, kiedy tak było. Także jutro nas na pewno nie będzie. Fajnie, że pytacie nas w ogóle o to, czy będziemy nagrywać. Postaramy się coś nagrać w niedzielę przed startem finałów konferencji. Tak, no a na koniec tak, ten nowy segment, który wczoraj zapoczątkowałem, czyli Not So Solid Play of the Night. Kandydatów do takiej niezbyt solidnego zagrania meczu było sporo. Był Lance Stevenson, który odpalił sobie trójkę, nie wiadomo dlaczego, w końcówce kwarty. Był Russell Westbrook, który zamiast wrócić do obrony, gadał z sędziami i Wall, i Chris Paul trafia sobie jumpera z linii rzutów wolnych. Ale tym razem nagrodę dostanie John Wall, który w jednej z akcji, jak sobie zerkniecie na filmik, który jest wklejony poniżej, też się zagapił, nie wiedział co ma zrobić, wchodzi pod kosz David West, Walt obraca się na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, nic nie robi, ścina George Hill pod kosz, zdobywa łatwe 2 punkty i Pacers wychodzą już wtedy na 14-punktowe prowadzenie, więc teraz kolejna gwiazda, która dostaje się na listę.
Not So Solid Play of the Night, John Wall, chociaż przyznam szczerze, że bardzo ukradł tą nagrodę Nene, który mógłby nagrodę dostać za całokształt swojego defensywnego występu w ostatnim meczu sezonu dla Washington Wizards. To było były na tyle w dzisiejszym Coast to Coast. Jak Piotrek powiedział, będziemy mieli trochę przerwy, ale gdy wróci NBA, wrócą finały konferencji, myślę, że będziemy się pojawiać z recenzjami kluczowych meczów na wschodzie i na zachodzie. To tyle na dzisiaj. Żegna się z Państwem Karol Milcarz i Piotrek Zarychta. Do usłyszenia.